Państwo, teraz przejdźmy do krótkiej debaty dotyczącej przedstawionego tematu przez profesora Toszka. Jak przekonać osoby, przede wszystkim w naszym kraju, które uważają, że powinniśmy opuścić wielką wspólnotę, jaką jest Unia Europejska i działać na własny koszt, na własny rachunek, nie oglądając się na całą wspólnotę, nie oglądając się na inne państwa. Jakimi argumentami, takimi prostymi, merytorycznymi, można do takich osób przemówić, tak, żeby zrozumieli to i już więcej nie proponowali rozwiązań, jakimi są, czy opuszczenie Wielkiej Brytanii, czy utworzenie w ogóle ruchów eurosceptycznych. Panie profesorze, zapraszam. Wydaje mi się, że ten przykład Wielkiej Brytanii jest dobrym przykładem. Wspominałem Państwu, że Wielka Brytania to szósta gospodarka świata. To naprawdę potężna siła ekonomiczna. Brytyjczykom wydawało się, że są na tyle silni, że spokojnie sobie poradzą. Wydawało im się, że będąc w Unii Europejskiej stanowią atrakcyjnego partnera na przykład dla Stanów Zjednoczonych, dla swoich byłych, ale tych ważnych kolonii, takich jak Kanada, Australia, Nowa Zelandia, ba, nawet pojawiły się koncepcje tak zwanego kanzuku, czyli stworzenia właśnie takiej wspólnoty alternatywnej. Mogło się też wydawać, że są takie kraje europejskie, jak chociażby Norwegia, Islandia, które z Wielką Brytanią niejako automatycznie podejmą współpracę. I nawet muszę powiedzieć, że ze strony tych państw pewna taka wola jest. No cóż stąd, kiedy nadal te najsilniejsze organizmy gospodarcze, to znaczy Francja, Niemcy, Benelux, do pewnego stopnia Włochy, pozostają właśnie w obrębie Unii Europejskiej. Proszę Państwa, tak wygląda sytuacja Wielkiej Brytanii. Sytuacja Polski jest sytuacją o wiele bardziej jednoznaczną. Kiedy Polska wstępowała do Unii Europejskiej w roku 2004, wychodziliśmy z założenia, że Unia Europejska to przede wszystkim ogromna korzyść gospodarcza, ale także ta korzyść polityczna wynikająca z faktu, że będziemy bezpieczni. Tak? Po NATO, czy po wstąpieniu do NATO w roku 1999, Unia Europejska gwarantowała nam takie poczucie całkowitego bezpieczeństwa. Tymczasem, jeżeli dzisiaj ktoś wskazuje, że możemy być samodzielni, no to chyba nie zdaje sobie sprawy z tego, że jeżeli ponownie znajdziemy się w tym stadium, w którym byliśmy przed rokiem 2004, to już wcale bezpieczni nie będziemy. Budowanie swojego bezpieczeństwa w oparciu o Stany Zjednoczone jest kuszące, ale wydaje się jednak pewną wrzątką. Polska ma takie tendencje do sojuszy egzotycznych, czego doskonałym przykładem jest polityka okresu międzywojennego. No ale też pamiętamy, jak to się skończyło. Tak? Nie udało się stworzyć silnych bloków z bezpośrednimi naszymi sąsiadami, a dalecy sojusznicy, tacy jak Francja czy Wielka Brytania, jednak mieli swoje własne, dalekie interesy. Dlatego też, czy nam się to podoba, czy nie, już tak odwołując się do tych osób, które może nie są sympatykami Unii Europejskiej, ale trochę jesteśmy skazani na tę Unię Europejską, proszę Państwa, no chyba, że wolimy być skazani na to, co się dzieje na wschodzie. I nie ma tu innego wyjścia. Polska nie jest Szwajcarią, która może funkcjonować samodzielnie. Polska nie jest szóstą gospodarką świata jak Wielka Brytania, która może próbować przynajmniej funkcjonować samodzielnie albo próbować być atrakcyjnym partnerem dla innych blogów. Może kiedyś. Ale na razie ciągle jeszcze jesteśmy kimś czy czymś, co musi wybierać pomiędzy różnymi blokami sił, zarówno gospodarczymi, jak i politycznymi. Dziękuję bardzo za tą odpowiedź. Spływają do nas kolejne pytania. Wiemy, że są pewne organizacje, czy też nawet kraje, dla których wspieranie sceptyków, eurosceptyków jest na ich korzyść. I teraz pierwsze pytanie w kontekście właśnie wspierania tego eurosceptyzmu. Czy Rosja finansuje tego typu działalność oraz czy inne państwa oprócz Rosji taką działalność też mogą w przyszłości finansować, czy może już finansują, a my publicznie o tym jeszcze za bardzo nie wiemy? Powiedzmy sobie szczerze, jeżeli Polska w obrębie Unii Europejskiej zamierza budować swoją siłę w oparciu o Stany Zjednoczone, to jest to swoisty kuriozum, dlatego że dla Amerykanów Unia Europejska jest konkurentem. Może nie wrogiem, ale jest niewątpliwie konkurentem, przynajmniej gospodarczym. Oczywiście z punktu widzenia Rosji Unia Europejska jest czymś, co jest wysoce niekorzystne,
Dlatego, że hamuje możliwości rozwijania wpływów rosyjskich w Europie, zarówno politycznych, jak i gospodarczych. Nie jestem specjalistą w zakresie rosyjskiej polityki europejskiej, nie mogę się zatem wypowiadać z jednoznaczną pewnością, czy Rosja finansuje i w jakim zakresie finansuje działania rozwijające spójność Unii, ale pamiętam reakcje rosyjskie chociażby właśnie na Brexit. To było ogromne, wielkie zadowolenie, ponieważ okazało się, że Unia Europejska osłabła, bo pamiętajmy, że wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej osłabia nie tylko Brytyjczyków, osłabia także całą Unię, pośrednio osłabia także nas. Dziękuję bardzo za wykład i za poprowadzenie i odpowiedzenie na najważniejsze pytania podczas dzisiejszej konferencji. Na tym byśmy zakończyli dzisiejszą dyskusję, ale myślę, że wykład pana profesora to wstęp do rozpoczęcia pewnej szerszej dyskusji wśród kręgów państwa, wśród znajomych, rodziny, o tym, czym tak naprawdę jest Unia Europejska i dlaczego należy bronić jej wartości i przede wszystkim naszego wspólnego sojuszu pomiędzy państwami Europy. Na zakończenie chciałbym Państwu powiedzieć, że dzisiejszy wykład z debatą był realizowany w ramach programu społecznych na lata 2019-2021 i był organizowany z ramienia Fundacji Europejskiej oraz przy współorganizacji Stowarzyszenia Młodzi Demokraci Szczecin. Dziękuję bardzo.